Witajcie, ziemianie! Witajcie na najważniejszym wydarzeniu! Z tej strony wasza kosmiczna rodzina. Wszyscy czekaliśmy na ten moment. Najważniejsze wydarzenie galaktyki. Jesteście gotowi? Oto nasi przedstawiciele, prosto z Barcelony. Szanowni Państwo, witamy Państwa. Witamy na gali wręczenia statuetek. Cebul, w ogóle Poland. W ogóle Poland Awards 2021 są rozpoczęte. Na samym początku pragniemy podziękować sponsorom dzisiejszej gali, czyli sobie i wam. Bez nas i was to by się nie udało. Udało tutaj. Więc dziękujemy sobie i wam. A przed nami dzisiaj gratulacja roku, dzban roku, drama queen roku, drama roku, świeżak roku, ikona roku, powrót roku oraz złota fucking cebula. Kochaniutka, co tu się działo? Co tu to był za i rok? Tam i tam w tamtym roku działo się tyle złego. Ale... Tyle śmiesznego. Tyle cringe'owego. I tyle dram, kochani. To tyle prawda. Dram, że całe szczęście, że nam pomogliście. Łącznie oddano w naszym tegorocznym plebiscycie 994 898 głosów. Właściwie milion, można zaokrąglić. Tak. To jest oficjalna informacja. To jest oficjalna informacja, moi drodzy. To podaje PUB. Wszystkie puby podają to. Wszystkie puby w okolicy podają. Milion. Milion głosów. Przechodzimy do pierwszej kategorii. Muszę ochłonąć. Drama Queen roku. Osoby nominowane. Doda. Gosia Andrzejewicz. Blanka Lipińska. Kacper Błoński. Marcin Dubiel. Zbigniew Stonoga. I... Sebastian Fabiański. No, powiem wam, że ciężki wybór. To jest ostra konkurencja, powiem ci. Ja w ogóle czuję się trochę tutaj, wiesz, matką tej nagrody. Tak? No tak. Bo jako naczelna drama queen tutaj. No właśnie, więc jestem bardzo ciekaw w wyniku, bo sam nie wiem. Dobrze, to ja ci daję teraz kopertę. Zalakowana koperta, kochani, jak widzicie. Otwieram przy was. Odlakuję ją. A ja muszę tutaj pomóc. Uwaga, kochani, jesteście gotowi? Werble, słyszymy werble. Miejsce trzecie i 23 249 głosów zdobywa Sebastian Fabiański. Słynny aktor i malarz. Pisarz, poeta. Miejsce drugie i 25 260 głosów. Mała różnica. Kacper Błoński. Brawa. Następny. Ktoś. Miejsce pierwsze. Zwycięzca kategorii Drama Queen Roku liczbą głosów 34 948 głosów zdobywa Blanka Lipińska. Brawo, Blania. Udało ci się. Yes! To swoje. Yes, w końcu dostałaś tę nagrodę, Blania. Co szłaś i nie dostałaś, to ola! Lecimy dalej. Pozostało jeszcze dużo ciekawych kategorii i innych atrakcji tego wieczoru. Zdradza. Przed nami jeszcze występ muzyczny, moi drodzy. Secret. Powrót roku. Nominowani. Robert Makłowicz. Michał Mielowicz. Piotr Cyrwus. Quebona Fide. I Taco Hemingway. Sami panowie. I jedzenie. Fantastycznie. Przekazuję zalakowaną kopertę, proszę. Odbieram zalakowaną kopertę. Jezu, a stresuję się, ludzie. Odlakowuję ją. Stresuję się bardzo. Powrót roku. Miejsce trzecie i 9313 głosów. Taco Hemingway. Lubię taco. Miejsce drugie. 32 000. Duża różnica. 844 głosy. Quebona Fide. O Jezu, quesadilla też lubię. Nie wiem co bardziej. Miejsce pierwsze. I 89 000.
924 głosy. Wow. Mam ciary. Ma ciary. Widzisz to? Widzę to, to jest chore. Robert Makłowicz. Proszę, możesz z tego zrobić gulasz. Albo... Nie. Stempel. Czas na chwilę oddechu, ponieważ dużo emocji, dużo się dzieje. Tak, 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 zdecydowanie. Teraz moment rozrywkowy, kochani, i przed wami żart. Żart. Żart jest długi, więc podzielimy go na dwie części. Abyście zostali do końca. Tak, żeby... Wiemy, jak to się robi. Oglądaliśmy kurs. Wiecie kogo. Jest to żart, który opowiadam zawsze, bo to jest jedyny żart, który pamiętam, ale i tak zawsze spalam ten żart. Zawsze czekam jak na gwiazdkę. I tak dawno go nie słyszałem. To prawda. No. No, ale nawilż się, bo to zajmie. Mhm. O, jest takie dobre. A jak tam się bawicie? Zróbcie hałas! A więc... Jest sobie pan... Stefan. I pan Stefan ma... jemnika o imieniu Walduś. A w Barcelonie jest bardzo dużo jemników. Bardzo dużo jemników. Bardzo dużo. Ale to ja nie jest kwestia że... tego żartu. A, dobra. Walduś. No i pan Stefan ma takie przeciętne, powiedzmy, życie. No i nagle pies Walduś pewnego dnia, gdy jest z nim na spacerze, siedzi sobie w parku i pies Walduś przemówił ludzkim głosem. Co? Tak. I powiedział tak. Stefan, jam Walduś, postaw wszystkie swoje pieniądze i wystaw mnie w wyścigach psów. Wygrasz fortunę. Mówię ci to, zrób to. Stefan, zrób to. Stefan był taki what the fuck. Po pierwsze, mówi do mnie pies. Po drugie, dlaczego mam wystawiać jamnika w gonitwie psów, gdy jamniki mają krótkie nóżki. Krótkie nóżki. I ale tak są takie słodkie. Są mega słodkie. Róweczki. Najlepszy myśli Stefan, no dobra, no ale skoro pies mi się objawił i mówi ludzkim głosem, no dziwne. To możemy też inne supermoce. Stefan sprzedał mieszkanie. Może być Avengersem. Sprzedał swoją córkę nawet na AliExpress. Sprzedał wszystko. Złote zęby babci sprzedał. Wszystko, co miał, sprzedał. Postawił na tego psa, na Waldusia, wystawił go. Przychodzi dzień wyścigu. Stop. I na tym zrobimy przerwę. O Boże, ale cliffhanger po prostu. Jezu, ja nie wiem, co teraz. Przecież wiesz, bo słyszałeś już ten żart. Nie wiem, co teraz. No ale dobra, Antonio Banderas! Tymczasem przenosimy się do kolejnej kategorii. Kategoria Świeżak Roku. W kategorii Świeżak Roku nominowane osoby. Sanach. Kinia Wiczyńska. Lara Sajko. Henio Majdan. Oraz Charlotte Elizabeth Trochonowicz. No, tutaj dużo takich, bym powiedział, gwiazd nowego pokolenia. Tak, dużo. Gdyż jest to świeżak roku. Wiecie, ktoś, kto zabłysnął po prostu w tym roku. Lakuje kopertę. Ale nie lajkrujesz. No. Nie ma tutaj żadnych chorób. Nie, nie, nie. Nie ma. Nikt tutaj nie ma dostępu. Otwieram. Muszę ci jeszcze odlakować tym. Tak. Świeżak roku i trzecie miejsce 18 471 głosów oddaliście i oddałyście na Henia Majdana. Fantastycznie. Ale kochani, miejsce drugie i 18 473 głosy. Naprawdę? Dwa głosy, jak dwa widzicie? Głosy różnicy między trzecim a drugim miejscem. Kolejny raz, gdy widać, że zawsze każdy głos się liczy, kochani. Tak, dokładnie. Każdy głos. Drugie miejsce. Charlotte Elizabeth Trochonowicz. No, ale para królewska. Tak. Ale kto ich wyprzedził? No właśnie. I pierwsze miejsce. 61 265 głosów. Pani Sanach. Brawo, pani Sanach. O, taką teraz damy. Proszę. Proszę bardzo. To dla ciebie, pani Sanach. Ale będzie płakać przy krojeniu. No i tak zawsze ona płacze. Ona lubi.
przechodzimy do gratulacji roku, czyli coś pozytywnego. Wiem, że jesteśmy takimi pozytywnymi osobami. Oczywiście. Od nas, od was. Dla ktoś, was. Kto po prostu pozytywnie wyróżnił się w roku 2020. O, to właściwie było trudno. Tak, to prawda. Kasia Koczułap, Math Fashion, Joanna Okuniewska, Red Lipstick Monster i pan Solar. Nigdy nie byłem na solarium. Od wiesz, tych autobusów. Ci. A to, za to, że można jeździć autobusami. Tak, to jest miłe wyróżnienie. Miłe. I każdy ma samochód. Pamiętajmy o osobach. My nie mamy. My nie mamy samochodu na przykład. I na przykład bardzo cenimy. I lubimy jeździć tak. autobusem. O. Miejsce trzecie. 29 880 głosów. Pan Solar. Za akcję Hot 16 Challenge 2. Też braliśmy udział. Oczywiście. Mam nadzieję, że widzieliście. Halo, klika każdy. Miejsce drugie. 30 346 głosów. Czyli około 500 głosów różnicy tylko. Między miejscem trzecim a drugim. Drugie miejsce ma fashion za niemedialną ciążę i zdrowe podejście do swojego ciała. Tak było, pamiętam. Nagle było. Nagle wyszło. Nagle wyszło. Najkrótsze ciąża w przeszłości. Można. Miejsce pierwsze. Tak, tak, szykuj. 52 764 głosy. Zdobywa Kasia Koczułap za edukację i aplikację Co z tym seksem? O, gratulacje. Gratulacja Kasia. Cia. Czas na występ, na który wszyscy czekaliście. Tak. Jak na porządnym gale przystało, musi być gwiazda, musi być występ. Wykosztowaliśmy się... Bardzo. Bardzo. Po prostu powiem wam, że bardzo. Więc mam nadzieję... Walczyliśmy o tę gwiazdę, przyznamy się. Tak. Rok. Tak, i to jest największy przebój tej gwiazdy. Tak, to prawda. Przed nami. Wystąpi teraz. W ogóle Poland. W piosence... Jedzonko. Jedzonko, 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 to jedzonko. Co sądzisz o występie? Fantastyczny, kochani, naprawdę. Po prostu ja po prostu byłem wow, nie spodziewałem tak. się tego. Powiem wam, że wow. nie spodziewałem się Był tego. Był efekt wow, prawda? I czasami potrafimy po prostu się zaskoczyć nawet. Sami siebie. No. Zostańcie z nami, przed nami jeszcze 3 kategorie, nagroda specjalna, ciąg dalszy żartu. Warto zostać I z nami. A jakie kategorie? Drama roku, dzban roku, ikona roku. Wszystkie najważniejsze. Wszystko najważniejsze. Co wraz z nami czuję się jak młody energetyka. Drama roku. Bardzo dużo nominowanych. Bardzo, słuchajcie, naprawdę. Działo tak. się. Ja tak. liczę tylko na to. To jest najobszerniejsza kategoria ze wszystkich chyba, które mamy. Ja liczę na to, że rok 2021 no zapowiada się dobrze. Przebije. Się. Ale okay. póki co osoby, a właściwie dramy nominowane. Jessica Mercedes i Weklem versus Fruit of the Loom. Gargamel versus Reżyser Życia. Kinga Rusin versus Impreza Oscarowa. Ewa Chodakowska versus Niewolnica. Anna Lewandowska versus Maja Staśko. Dane versus Skin 79. Daniel Martyniuk versus Zdrowy Rozsądek. Dawid Kwiatkowski versus Julia Kostera. Sztuki. TVN versus K-Poperki. Julia Wieniawa versus Joanna Opozda. Last but not least, Kebonafide versus Sebastian Fabiański. Słuchajcie, wow. Nie wiem jak wy, ale po prostu mi wszystko przeleciało przed oczami, całe życie. Po prostu tyle wspomnień, memories, kochana. Zalakowana koperta. Dziękuję bardzo. Czujecie to? Ja to czuję. No. Ja to czuję. Kochani, tym żyliśmy wszyscy. Tym wszystkim, no tak. My musimy teraz po prostu docenić to. Docenić to. Doceń to. Doceń to. Gosia Andrzejewicz. Zaczynajmy. Trzecie miejsce, drama roku i 17 154 głosy. Gargamel versus Reżyser Życia. Drugie miejsce,
i 23 588 głosów. Kinga Rusin i impreza Oscarowa. To było to. Dobra. Pierwsze miejsce. A, daj, chodźkę, daj mi to. Zaraz mogę. Paść. Drama roku. Pierwsze miejsce. I 60 tysięcy. To prawda. 295 głosów. Jessica Mercedes. Fruit of the Loom. Warto było. Warto było, Jessie. Warto było dla tej chwili. Warto było, naprawdę. Nigdy tego nie zapomnimy. Dziękujemy. Namaste. Dzban roku, czyli no, druga najmocniejsza kategoria pod względem po prostu nominowanych. No. Tak, to prawda. No było za co, słuchajcie. Więc przypomnę, kto negatywnie wyróżnił się w poprzednim roku? Edyta Górniak. Miss You Baby Girl. Doda. No, to nie wiem. T-Max. Ekipa Freeza. Och, boli. Moliera 2. Au. Iwan Komarenko. Viola Kołakowska. A to nie jest ta sama osoba? Reżyser życia. The Happy Family. Oraz Anciax. Kto wygra tę kategorię? Dziękuję, kosmici. Przekazuję zalakowaną kopertę. Dziękuję, odlakowuję kopertę. Szanowni i szanowne, dzban roku. Miejsce trzecie i 10 558 głosów zdobywa reżyser życia za kłamstwa i manipulacje. Tak było. Tak było. Miejsce drugie i 13 191 głosów zdobywa Moliera 2. Za wycieranie sobie gęby dobroczynności. Mam nadzieję, że jesteście dumni. Miejsce pierwsze. Kochani, przewaga jest potężna. Ponieważ przypomnę, miejsce trzecie 10 tysięcy, miejsce drugie 13 tysięcy, miejsce pierwsze 78 tysięcy. 443 głosy. Wow. Zdobyła... Trochę zdradziła. Zdobyła. No wiecie kto? 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 Edyta Górniak. Za brednie o pandemii i stek kłamstw. Proszę, kochaniutka. Przyprawisz oregano, będzie w sam raz. Ciężko. Zimne strasznie rączki są. No rączki zimne, bo ja już umieram. Od tych emocji, kochani, muszę zaraz. No coś... dobra, ale no... To dla rozluźnienia. Proszę, tak. Ciąg dalszy żart. O Jezu, dobrze, kochani. No więc jak pamiętamy, Stefan i Walduś. Walduś już startuje tak było. Na torze wyścigowym. Jamniczek. Stefan wszystko postawił. Siedzi tam obgryzione wszystkie paznokcie. Po prostu i tak myśli, no nie no, musi wygrać. No w końcu przemówił do mnie pies. A z drugiej strony myśli, kurde, jest jamnikiem, ma krótkie nóżki. Jak on przybiegnie z tymi wszystkimi hartami jakimiś, które... O co chodzi? Wyścig ruszył. Harty... Prują dalej. No. No a Walduś tam sobie drepta. Jak to jamniczek sobie drepta powoli. O, jamniczek Walduś. Przybywa na metę ostatni. Stefan. Stefan już jest, wiecie, końcóweczka. Podbiega do Waldusia i wrzeszcze. Kurwa, Walduś, miałeś wygrać. To miało się wydarzyć. Wszystko dla ciebie postawiłem. Wszystko straciłem, całe swoje życie. Sprzedałem własną córkę. Teraz jest gdzieś tam w Arabii Saudyjskiej. Widziałem na Instagramie jakichś szejków. Co mam zrobić? Walduś, dlaczego mnie oszukałeś? Co się stało? A Walduś, zziajany, bo się zmęczył piesek. I mówi... Nie wiem, Stefan, nie wiem. Thank you.
Sweet baby girl. Kochani, widzicie, taka smutna historia, ale jakże prawdziwa. I w takich momentach właśnie przypominamy sobie, że jest jak jest, nie? Po prostu. I po prostu, no. Czas na ostatnią kategorię. Ostatnią kategorię, w której głosowaliście. Głosowaliście, bo przed nami jeszcze, przypomnę, Złota Cebula, czyli nagroda specjalna, którą my przyznajemy. Ikona roku. Ikona roku, przypomnę, osoby nominowane, były 3 osoby nominowane. Tak było. Robert Makłowicz, Julia Wieniawa oraz Kajach. O, dziękuję, Kosmito. Kopuję, kochani. Wszystko jest tutaj, wiecie. Ja tutaj stempel. Stempel jakości. Ikoną roku w plebiscycie w ogóle Poland Awards 2021. Tak, swoją drogą, dobrze słyszeliście, to są najważniejsze nagrody. Zdobywając 95563 głosy. Dwa słowa. Robert Makłowicz. To już dwie. To już możesz sobie wsadzić do obu dziurek w nosie. Albo w uszach. Albo zamiast oczu. Robert! Robert, czy to ty? Robert! Robert! Od naszych ukochanych osób wspierających zbieraliśmy w grudniu propozycje nominowanych postaci w każdej kategorii i pojawiło się masa propozycji postaci, które nie zakwalifikowały się do nagród. Z tego względu, że po pierwsze, rozdanie nagród w ogóle Poland Awards od zawsze skupia się na showbiznesie, popkulturze. Tak, po pierwsze, a po drugie, niektóre osoby są na tyle obrzydliwą patologią, że nie zasługują po prostu, żeby na to, o nich mówić po prostu. Na naszych rozdaniach nagród. Tak. Więc nie myślcie o tym, że o kimś zapomnieliśmy. Po prostu to nie jest to miejsce, to nie jest ten dzień. Ale. Będąc w tym temacie, czas na złotą cebulę przyznawaną przez nas, czyli jakby komisję głosującą tutaj złotą. Kochani, to jest bardzo ważna nagroda. Ona została pierwszy raz przyznana w zeszłym roku. Chyba tak. Pierwszy raz. To są piękne wspomnienia, ponieważ tak my się ją, składa, że akurat my ją dostaliśmy. My ją dostaliśmy od siebie. I wy po prostu sami to zobaczcie. Złota cebula imienia w ogóle Poland ronduje w rękach naszych w ogóle Poland. Ojej! Tak, to dla nas. Nie spodziewałem się tego, mówiąc szczerze. Ja jestem zaszczycona na przykład. W końcu jakaś nagroda, w końcu dostaliśmy, ktoś nas docenił. Naprawdę ktoś nas lubi. Tak. Naprawdę nas lubi. Dostaliśmy. Ludzie widzę w szoku i nie klaszczą, ale spokojnie, możecie klaskać, zapraszamy. Kotki! Dziękujemy. Tak to jest z tymi kotkami. Ja jestem bardzo wzruszony. Poczekajcie, bo mi się... No, prawdziwie wzruszająca chwila. Ja po prostu do teraz czuję to. Czuję po prostu tę miłość. Ten rok był naprawdę wyjątkowy. Od siebie do nas. Tak. To jest bardzo ważne. To było niesamowite, to wiecie. I know, baby girl. Ale przyszedł nowy rok. Nowa złota cebula. I nowe osoby wyróżnione. Niniejszym złotą cebulę w ogóle Poland Awards 2021 otrzymują medycy, medyczki, naukowcy, naukowczynie, osoby z macicami walczące o swoje prawa. Zawsze z wami. Dziękujemy. Kochani, what a night. Szalona. Co się kochani, to tutaj jest działo. Noc, która przejdzie do historii. Świata, powiedzmy sobie świata, wprost. Świata i kosmosu. I kosmosu. Bo ja, doszły mnie słuchy, że kosmiczne rodziny też są z nami. Tak. Pozdrawiamy wszystkie kosmiczne rodziny. Hała, zrobimy hała dla kosmicznych rodzin.
Krótkie podsumowanko, kochani. Kto wygrał? Kto wygrał nagrodę? Podsumujmy. Drama Queen roku. Blanka Lipińska. Powrót roku. Robert Makłowicz. Świeża kroku. Sanach. Gratulacja roku. Kasia Koczuła. Drama roku. Jessica Mercedes. Dzban roku. Edyta Gumiak. I ikona roku. Robert Makłowicz. Ja nie, dzisiaj nie zasnę. Ja też dzisiaj nie zasnę. Ja myślę, że przez najbliższy tydzień, kochani, nie zasnę. Pamiętajcie, hashtag VPA2021. Piszcie, co myślicie, dzielcie się swoimi emocjami. Rozstrzewajcie wieść, kto wygrał, kto nie wygrał. Faworytki. Łapki w górę! Łapki w górę! Łapki w górę! No, jesteśmy ciekawi. 2021 rok. To się dzieje. Czy tego chcemy, czy nie chcemy? Lecimy dalej. Lecimy, mamy, jesteśmy tutaj. Styczeń, a rok naprawdę zapowiada się. Jesteśmy z wami. Delicious. A 2021 tańczy dla nas. Tak. I po prostu jesteśmy gotowi. Bring it on, bitch! Kochani, bardzo wam dziękujemy. To jeszcze nie koniec. Zostańcie z nami do ostatniej sekundy, bo jeszcze będzie się działo. Ale wcześniej chcemy podziękować naszym sponsorom koniecznie. Czyli sobie oraz wam. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Sobie oraz wam. Bardzo dziękujemy. Tak, dziękujemy ze specjalnym wyróżnieniem dla naszych ukochanych osób wspierających oraz dla Ani montażystki. Tak. Widzicie, co się dzieje? Tak, widzicie, co się dzieje. Pięknie jakby... Ania wyreżyserowała tutaj galę, zbudowała scenografię, zadbała o wszystko. Naprawdę, nagrodźmy ją brawami! Na zakończenie, jak można to po prostu krótko podsumować i zwieńczyć? Tylko jeden sposób. Brawo, brawo, bravissimo! Brawo, brawo, bravissimo! Brawo, bravissimo, brawo, bravissimo! Brawo, brawo, bravissimo! Czy kiedyś? Nie.